bardzo odległym miejscu, na wysokiej górze stoi zamek. Jest pokryty kamieniami, które są ledwo widoczne pośród pnącego się bluszczu. W tym oto zamku mieści się szkoła dla czarodziejów. Uczy się w niej ze 100 uczniów. Każde dziecko pochodzi z innego świata, czasem bardzo odległego od Ziemi. Dzieci są w różnym wieku, dlatego nie ma podziału na klasy bądź roczniki. Można by zastanawiać się, jak w takim razie te dzieci się uczą, mimo różnych języków oraz właśnie też wieku. Otóż sprawa jest prosta. W każdej grupie musi być po jednym dziecku z innego świata i w innym wieku. I tym oto sposobem są uczniowie z różnych zakątków świata. Ale to nie przeszkadza w zawieraniu pierwszych znajomości. Na początku roku każde dziecko przygląda się badawczo rówieśnikom. Powoli zaczynają uśmiechać się do siebie, próbują porozumiewać się gestami, czasem coś rysują na kartkach, aby wytłumaczyć jakąś zabawę albo skąd pochodzą. Dochodzi do śmiesznych sytuacji, ale i z braku możliwości wytłumaczenia czasem słychać głośne tupnięcie nogą, które oznacza złość bądź bezsilność. W szkole uczy się mała księżniczka. Czasem zastanawia się, dlaczego tutaj się znajduje. Do tego ciągle myśli, czy dobrze wypełnia swoje obowiązki. Może i parę czarów zna i nawet nauczyła się też nowych zaklęć. Ale ciągle ma wrażenie, jakby to nie było jej miejsce. Nie rozmawia z dziećmi. Kiedyś podczas lekcji uczniowie otrzymali zadanie. Musieli sprawić, aby zwiędnięty kwiat nabrał życia. Nasza mała czarodziejka bardzo się starała wypowiedzieć każde słowo zaklęcia nadzwyczaj dokładnie. Tak bardzo się starała. Gdy doszła do słowa kwiat, przekręciła jedną głoskę, która zabrzmiała niewyraźnie. W rezultacie zamiast ożywić roślinę... Tak, kwiatek został ożywiony, aż za bardzo. Wszyscy uczniowie krzyknęli z przerażenia, bo ich oczom ukazała się ogromna roślina z paszczą pełną zębów. Na szczęście reakcja nauczyciela była natychmiastowa. Roślina tak szybko zniknęła, jak się ukazała przerażonym oczom uczniom. Innym razem dzieci podczas spaceru wokół zamku znalazły chorego jeża. Zaczęły się prześcigać w pomysłach, jak można pomóc małemu zwierzątku. Mała księżniczka również bardzo chciała pomóc. W głowie przypominała sobie wszystkie czary dotyczące zwierząt, a było ich chyba ze 100. Wszystkie dzieci ustaliły, że najlepszym wyjściem będzie szybka pomoc małemu jeżowi. Jedno dziecko przytuliło go do kurtki. Cała grupa uczniów szybkim marszem zaczęła kierować się w stronę szkoły dla czarodziejów. Mała księżniczka tak bardzo chciała pomóc jeżowi. Ku zdziwieniu dzieci głośno zawołała: "Stójcie! Ja go zaraz wyleczę!" Niestety, zanim pomyślała, zaczęła wypowiadać zaklęcie. Początek nie zapowiadał tego, co miało za chwilę nastąpić. Jeż nagle zaczął nerwowo wyrywać się z ubrania dziecka. Do tego głowa zwierzątka drżała. Powiększyła się do ogromnych kształtów. Dziecko niestety już nie mogło utrzymać jeża. Mała księżniczka patrzyła na dzieci i na zwierzę z przerażeniem. Przecież chciała tylko pomóc, a tu taka wpadka. Wszystkie te przemyślenia przerwały krzyki dzieci. W tym samym czasie jeż z małego zwierzątka stał się jeżem ogromnym.
z dużym, czarnym nosem i bardzo długimi kolcami. Wszystkie dzieci nie czekały, co zamierza zrobić przerośnięty jeż. Uciekały wrzeszcząc na cały las. Za dziećmi biegł jeż, który rozglądał się nerwowo, jakby nie wiedział i nie rozumiał, co się dzieje. Hałas dobiegający z lasu usłyszeli nauczyciele. Powoli wychodzili z murów szkoły. Ależ było ich zdziwienie, gdy ujrzeli krzyczącą grupę dzieci, a za nimi ogromnego zwierza. Jeden z magów zareagował natychmiastowo. Machnął w prawo i w lewo różdżką. Przy tym cichutko wypowiedział kilka słów w nieznanym języku. Tym razem czar zadziałał na jeża prawidłowo. Natychmiast zmienił swoje rozmiary i uciekł w stronę lasu. Mała księżniczka wiedziała, co się z nią stanie. Dzieci nie musiały mówić, kto zmienił zwierzątko. Wystarczyło spojrzeć na skruszoną minę dziewczynki. Niestety uczniowie szkoły magów nie mogą używać czarów poza szkołą. Bez względu na okoliczności. Wiedziała o tym doskonale, ale chęć niesienia pomocy była silniejsza. To wydarzenie nie uszło bez kary. Dziewczynka przez tydzień nie mogła opuszczać murów szkoły. Musiała nauczyć się wszystkich czarów zaczynających się od słowa zwierzę. Może i to zadanie nie byłoby trudne, gdyby tych zaklęć było tylko 20, może 30, a to było ponad 100, westchnęła mała księżniczka. Delikatna, mała łezka zakręciła się w oczach. Teraz to już na pewno zostanę wyrzucona z tej szkoły, pomyślała księżniczka. Nic nie umiem, nie potrafię. Zawsze chcę coś zrobić dobrego, a wychodzi jak zwykle, źle. Zasłoniła twarz rękoma. Rozpłakała się. I pewnie długo by tak rozpaczała, gdyby nie usłyszała mocnego uderzenia w szybę. Gdy odsłoniła twarz, za oknem ujrzała małą żabkę. Zdziwiła się, kto tak mocno uderzał w szybę. Na pewno nie mogła to być taka mała istotka. A jednak to była żaba. Ponownie uderzyła w szybę przednią łapką. Mała księżniczka otarła łzy z policzka. Otworzyła okno i wpuściła żabkę. Przybysz rozejrzał się po pokoju dziewczynki. Poruszał główką, jakby zwiedzał. Nie bał się. Dziewczynka przyglądała się nowemu przybyszowi. Trochę była zdziwiona, że tak pewnie do pokoju wkroczył jej gość. Teraz kręcił głową w prawo, lewo, jakby chciał powiedzieć całkiem tu ładnie, ale meble trochę poprzestawiałabym. Mała księżniczka nigdy nie widziała tak ciekawskiego stworzonka. Żaba nie tylko rozglądała się, ale na swych zwinnych łapkach wskakiwała po kolei na meble, łóżko. W pewnym momencie usiadła na poduszce, ale nie na zwykłej, twardej. Ta poduszka miała powłoczkę aksamitną w kolorze ciemnej zieleni. Dziewczynka uwielbiała tę poduszkę nie tylko dlatego, że była miła w dotyku. Dostała ją od mamy, gdy wyjeżdżała do szkoły. W pierwszej chwili pomyślała: dokonałaś, żabo, dobrego wyboru, ale zaraz, to moja poduszka! Już chciała wystraszyć żabę, gdy zwierzątko podskoczyło i uciekło. Tylko gdzie teraz jest? Dziewczynka przestała się nad tym zastanawiać. Usiadła, przypomniała sobie o przykrym zadaniu, które samo się nie wykona. Wzięła książkę do ręki z nieskończoną ilością zaklęć.
Następny dzień nie różnił się od innych. Szkoła, lekcje i odpytywanie zaklęć. Mała księżniczka tego najbardziej się obawiała. Miała nadzieję, że nauczyciel jednak zapomni. Niestety to była złudna nadzieja. Nadszedł ten moment. Ach, przecież byłbym zapomniał, mała księżniczko. Jestem pewien, że wszystkie zaklęcia ze zwierzętami świetnie zapamiętałaś, powiedział nauczyciel. Mała księżniczka nieśmiało wstała z krzesła. Niepewnie kiwnęła głową. W takim razie powiedz mi zaklęcie uzdrawiające mrówkę ze zwichniętą nóżką. Och, co się działo w głowie dziewczynki? Burza myśli, to mało powiedziane. Powoli zaczęła wypowiadać słowa: uleczę każdą nogę mrówczą, raz, ciach, ciach. I tu rozpoczęła się katastrofa. Nie pamiętała ostatniego słowa. Jak to było? Gorączkowe myśli kłębiły się jak szalone. Nagle usłyszała blisko ucha. Pach! Prawie wykrzyknęła. Ostatnie słowo zaklęcia. Pach! Tak, to było właśnie ostatnie słowo zaklęcia. No dobrze, tylko pamiętaj, dziecko, niektóre zaklęcia nie zadziałają, gdy nie są wypowiadane w odpowiednim czasie. Moi mali czarodzieje, na dzisiaj to koniec. Proszę, nauczcie się rozdziału o zamienianiu mebli w istoty żywe. Uczniowie szybko wyszli z sali. Mała księżniczka również chciała jak najszybciej opuścić to miejsce tortur. Po drodze zastanawiała się, czy wszystko jest z nią w porządku, skoro słyszy głosy. Weszła do swojego pokoju, a tam kto siedzi na aksamitnej poduszce? Żaba! Ta sama, którą wczoraj wpuściła przez okno i która zniknęła bez śladu. Już dziewczynka miała przepędzić żabę, gdy nagle ona odezwała się ludzkim głosem. Następnym razem może mnie nie być przy tobie. I kto wtedy podpowie choćby jedno słowo? Dziecko nie mogło uwierzyć, co słyszy. Przecierała oczy i rozglądała się po pokoju. Ale nic się nie zmieniło. Pokój wyglądał tak samo, tylko żaba nadal wpatrywała się gdzieś przed siebie. Wyglądała tak, jakby jej głowa czekała na koronację. Ale jak to? Ty mówisz i jeszcze znasz zaklęcia? Nie, no co tutaj się dzieje? Nie usłyszała żadnej odpowiedzi. Do tego żaba zniknęła. Jak poranna mgła. Ale dlaczego ja się dziwię? Przecież to szkoła dla czarodziejów. Uśmiechnęła się do siebie i szybko pomyślała. Muszę odpocząć. Pouczę się później. Tylko troszeczkę pobawię się z dziećmi. Zabawa potrwała dosyć długo. Już było bardzo ciemno, gdy dziewczynka zapaliła lampkę przy biurku. Otworzyła książkę z zaklęciami. Przeczytała kilka zdań, nawet podkreśliła kolorową kredką. Ciągle tylko myślała, jakie to wszystko jest długie i trudne do zapamiętania. Gdy tak w myślach narzekała, oczy same powolutku zamykały się. Już zanosiło się na mocny sen, gdy dziewczynka poczuła na policzku coś zimnego. Zerwała się z krzesła, już miała krzyknąć ze strachu, a na
czekoladzie miłuchna spokojnie siedziała żaba. Tak, ciągle ta sama. Odezwała się w ludzkim języku. Nie możesz spać. Gdy będziesz odpowiadała, nie będę przy tobie. Zrozum to. Musisz się uczyć. Och, nie stój tak. Dziewczynka kompletnie zdezorientowana posłusznie usiadła. Dobrze, to ja już będę się uczyć. Tak, zróbmy to. To teraz czytaj na głos każde zaklęcie. Będziemy razem powtarzały. Następnego dnia, tak jak przewidywała żabka, mała księżniczka została zapytana ze znajomości zaklęć. Odpowiedziała na każde pytanie. Nauczyciel był pod wrażeniem. Była z siebie bardzo dumna. Od tak dawna potrzebowała jakiegoś sukcesu w szkole. Bardzo chciała pochwalić się żabce. Wbiegła do pokoju, krzycząc już od progu: udało się! Dostałam bardzo dobrą ocenę! Ale żabki nie było. Nerwowo rozejrzała się po pokoju. A, pewnie siedzisz na mojej poduszce, żabko, co? Pomyślała mała księżniczka. Nie, tam też jej nie było. Leżała tylko kartka papieru. Podniosła i ku jej zdumieniu zobaczyła, że jest to list od żaby. Zaczęła czytać. Droga mała księżniczko, ale musisz mieć wielkie oczy. Nie wiedziałaś, że żaby umieją mówić, czytać, a nawet i pisać. Szkoda, że nie widzę twojej miny. No, ale do rzeczy. Dziękuję, że mogłam tobie pomóc. Dzięki temu uwolniłam się od pewnego czaru, który sprawił, że byłam żabą. Teraz już nie muszę tobie pomagać. Muszę jedynie dostać się do złej czarownicy, aby zdjęła ze mnie czar. Zapewne jesteś ciekawa, jak to się stało i kim tak naprawdę jestem. Długa historia. Może jeszcze kiedyś będę miała okazję tobie ją opowiedzieć. Bywaj zdrowa! Postscriptum. A, i pamiętaj, jeśli nie będziesz uczyła się, pracowała, to niestety nic nie osiągniesz. A co gorsza, nie będziesz zadowolona ze swojego życia. Sukcesy osiągamy tylko dzięki pracy i wytrwałości. Dziewczynka ze łzami w oczach odłożyła kartkę. Usiadła i zaczęła rozmyślać, co przez ostatnie tygodnie jej się przytrafiło. Pośród wielu myśli zrozumiała jedną rzecz. A może gdy wszystkiego się nauczę w tej szkole, będę mogła odczarowywać inne istoty? Długo zastanawiała się nad słowami żaby. W końcu wzięła książki do nauki. Zapisywała notatki w zeszycie. Jeśli chcę być czarodziejką, muszę uczyć się, a może kiedyś spotkam żabkę i pochwalę się swoimi osiągnięciami. Dziewczynka pochyliła głowę i całkowicie zatopiła się w nauce. I tak oto małą księżniczkę pochłonęła nauka i cel w życiu.